masz rację. No, to ja cię mam poznawać? Gela, Jarek. No, dobrze. Was z Hirkiem się kolegowali. Was mieszka gdzieś tam pod Butowią w boku. W Wierzchnicy mieszka. W Wierzchnicy, no właśnie. A to klasy były te kulturowe. Dwie, po dwie łączone. Tak. Pięta. O, tutaj to ja jestem. Pamiętam ten sweter. No jesteś, jesteś. Ten sweterek. No, no, ale widzisz kogo tu jest? No to musisz szybko szukać tych dzieciaków. Dzieciaków. No, gdzie? Znalazłam. Gdzie? Gdzie? Jest. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Witam wszystkich przezacnych absolwentów Szkoły Podstawowej w Szybie. Dziś z woli Bożej dane jest nam spotkać się razem po latach w miejscu, gdzie była dawniej szkoła podstawowa. Stawiamy się w szkole, która ciągle jest nasza i po latach możemy sobie z czystym sercem powiedzieć, że każda szkoła powinna wychowywać do pełni człowieczeństwa. Pomimo upływu waszych lat, uważam, że wasze pokolenie nie może się zwolnić z dalszej odpowiedzialności za wychowanie. Wciąż jest potrzebny wasz dobry przykład, stare zasady, by dzieci i młodzież miały skąd czerpać dobre wzorce do naśladowania. Chrześcijańska tradycja wychowania oferuje konkretną propozycję opartą na całościowej wizji człowieka, poczynając od jego wymiaru ludzkiego i społecznego, a kończąc na tym duchowym. Gdyż nie samym chlebem żyje człowiek, do nieśmiertelności stworzył nas Pan. To najcenniejszą rzeczą jest ofiarowanie pomocy w stawaniu się człowiekiem, który po Bożemu myśli i działa. Staje się odpowiedzialny za siebie i za innych. Ma poprawnie ukształtowane sumienie, które potrafi odróżnić dobro od zła. Zło nazwać złem, a dobro dobrem. Dzięczni Bogu i Matce Najświętszej za nasze spotkanie na zjeździe absolwentów Szkoły Podstawowej w Szybie, życzę wam radosnego i sympatycznego pobytu podczas tego spotkania, pięknych wspomnień, pogawędek, szczęśliwych powrotów do swoich miejsc pracy i życia, a być może do następnego zjazdu roku pańskiego 2020. Chcemy wam przypomnieć, jak smakują tradycyjne potrawy. Czyli chcemy wam przypomnieć, jak smakują parowane ziemniaki, kapusta z grochem, bo taką będziemy serwować, a państwu życzę niezapomnianych wrażeń, pięknych wspomnień i wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dziękuję wielkie.
Ja również witam wszystkich. Witam grono pedagogiczne. W tym miejscu chciałbym też podziękować mieszkańcom. Wszystkiego dobrego, bawmy się wszyscy, spotykajmy się i wspominajmy to, co było. Poprosiliśmy mojego kuzyna, Janka Wojtasika, żeby przypomniał nam, jak to było w tym PRL-u. W tym wszystkim będzie pomagał mu w przybliżeniu postaci, nauczycieli. Stasiu musiał. Oto my jesteśmy.